Gdynoś świńco paninka po świecie chodziła, a swojego synecka za rundzkę wodziła. Gdy oboje z Józefem na tym świecie zili i co pracą rąk swoich synecka zywili. Byli w mieście Nazaret, tam roboty mało i nie mieli za co żyć, dziecię głód cierpiało. Ludzie z miasta Nazaret tak nim doradzali do Jeruzalim miasta, żeby się dostali. Jeruzalima wielkie i bogate miasto, tam byście mieli życie i roboty nadto. Ale do tego miasta jest tam bór niemały, a na pośrodku mieszko zbójnik tak zuchwały. Jak w gęsty las wędziecie, dwie drogi traficie, udejcie się na prawo, bo lewą zbłądzicie. Jak na prawo pójdziecie, bór będzie z mniej suny, bardzo gęsto krzewina ze samej olsyny. Jak olsynę miniecie, na baczności byćcie i jako dum zbójnika z daleka omincie. Józef Święty strachawszy bardzo był strapiony, oglądał się po świecie wnet na wszystkie struny. Ano i święco paninka Józefa ciesyła, a za cóż by nos zabił, te słowa mówiła. Pójdźmy na wolę Bozą, darmo tu być mamy, gdy roboty i życio z odnego nie mamy. Tak się na wolę Bozą w tę drogę puścili, jak do półboru przyszli, dwie drogi trafili. Udali się na prawo, gdzie był bór z mniej suny, bardzo gęsto krzewina ze samej olsyny. W tym, co zdy zacun padać, bardzo zimno było i dziecię nim ozimbło, a z nim się kpiliło. Usiedli pod drzewiną, dziecię ogrzywali, przytulili do siebie, w rundzkim mu chuchali. Tymczasem zbójnik idzie, urziął trzy miesiące, wielce się uradował, myślą ze tysiące. Przybliżył się do krzoka, widzi troje ludzi, zacun z niemi rozmawiać, bo go serce budzi. Pyto, skąd zeście ludzie i dokąd idziecie, cy tu nocować chcecie, wy tu pomarzniecie. Ano świńco paninka w mowę się z nim wdała, o swych wielkich przypadkach mu opowiedziała. Mówi, idziem z Nazaret, miasteczka małego, bo tam roboty nie ma i życio zodnego. Ludzie z miasta Nazaret tak num doradzali do Jeruzalim miasta, by my się dostali. Jeruzalima wielkie i bogate miasto, tam by my mieli życie i roboty nadto. Ale do tego miasta ma być bór niemały, a na pośrodku mieszko zbójnik tak zuchwały. Tak się przeto boimy, bardzo frasujemy, jedno drogi nie wimy, zbójcy się boimy. A zbójnik nim powiado,
Już go nie miniecie, albo si o jezdym tynsum, cy mnie wierzyć chcecie. Idźcie na prośbę moją do domu mojego, a nie bójcie się śmierci przypadku zodnego. I wywiódł nich na drogę, dum nim pokazuje, un chcący iść wartować, przyj zaś obiecuje. I tak na prośbę jego, w dum jego przybyli, zune jego o nocleg z pokorą prosili. Zuna zbójcy powiado, ni mogę nocować, bo mum męża zbójnika poszedł w bór wartować. Jak po Boże obchodzi, w koło obwartuje, do domu tyś powróci, wum tyś nie daruje. A oni powiedzieli, ze się z nim trafili, jakby num tu nie kozoł, by my tu nie byli. Zuna zbójcy to słysząc, wymawiać przestała, koło pieca ciepłego usiąść nim kozała. Ale oni od strachu grzoć się zabocyli i poszli na zopiecek, w przykupce stanyli. Tymczasem zbójnik idzie, ledwo w dum wstępuje, pyto się zunę swoją, jeśli kto nocuje. Nocuje troje ludzi, na zopiecku stoją, ale nic nie godają, bo się bardzo boją. Zbójnik kozę swy zunie, wiece żum gotować, dla tych ludzi i pościel wygodną sykować. Jak wiecerzum odbyli, sykują posłanie, a Pan Jezus zacyno żywliwe płakanie. A najświętsza paninka te słowa mówiła, może on tego płace, dawno go nie myła. A zbójnicka to słysząc, sykuje waninkę, srebrną obmywać synka, przecysty panince. Gdy najświętsza paninka Jezuska kąpała, zbójnickiego w kolipce płakać usłyszała. Jak Jezuska skąpała, zbójniczce mówiła, żeby i swego synka w tę kąpiel włożyła. A zbójniczka powiado, mój syn jest zwrzodziały, gdyby do wody przyszedł, byłby płac niemały. A najświętsza paninka le kuchno go wzięła, w tę kąpiel go włożyła, płac uspokoiła. Ledwie w kąpiel włożyła, już jest uzdrowiony, od wrzodowy skorupy wcale oczyszczony. Zbójnik się przypatruje, ze skóra świecąco, mówi zunie ta pani, bardzo wszechmogąco. I zarosty sta woda, w który go kąpała, jako gęstym balsamem wunno maście stała. W tym co zuna zbójowa mądrze postąpiła, do dzbana ją wylała, w zimie zachowała. Zbójnik się przypatruje, ze skóra świecąco, mówi zunie ta pani, bardzo wszechmogąco. Pyto skąd zeście ludzie i z jakiego rodu,
i zym wostu w dum dostał. Chwała Panu Bogu i poset po pieniądze w klin nim wysypuje, a jak wum tego braknie, przyj zaś ona kazuje, a najświńco paninka tak odpowiedziała, za wiecerzum i nocleg, com tu otrzymała. A jak się roziśmieli, sobie dziękowali, Pan Jezus Syneckowi, a się dziwowali. Mówił, rośni bracisku, a jak porośniemy, to obydwa przy sobie na krzyżu pomrzemy. A rodzice to słysząc, bardzo się stworzyli, wszystkie swoje marności, zbójstwa porzucili. Jak syna wychowali, wszystko mu oddali, żeby sobie sanową tak mu nakozali. A on po jej ich śmierci roztrwonił to wszystko, niedługo mu to stało, utracił to wszystko i poszedł do złodziei, tam z niemy targował, z jednym go pochwycili, z którym on wartował, powiesili na krzyżu trzeciego Jezusa, jednak tego zbójnika szczęśliwo jest dusza. A ci jego rodzice mają darowane kary za wszystkie grzechy przez to nocowanie. A ze i syna z grzechu tego wyswobodził, tak sowicie Pan Jezus za nocleg nagrodził. Powiedział on w rozdziale, teraz tyś nagrodzi, kto takiego nocuje, co po świecie chodzi. Uważcie, chrześcijanie, którzy to czynicie, jako Bóg dobrotliwy niebo otrzymacie, jako Bóg dobrotliwy niebo otrzymacie.